Lesie Rzeczyńskim, obok miejscowości Piotrówek, w gminie Trojanów, w dawnym powiecie garwolińskim, 3 maja 1944 roku odbyła się koncentracja oddziałów partyzanckich Orlika i Zagończyka ze zgrupowania 15 Pułku Piechoty Wilków Armii Krajowej oraz oddziałów batalionów chłopskich. Defiladę poprzedziła uroczysta msza święta polowa, którą odprawił kapelan 15 Pułku Piechoty Wilków ksiądz Franciszek Bartenko z Dęblina. Msza, a następnie defilada, poświęcona była rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, miała również swój wydźwięk propagandowy. Pomnik wieloczłonowy w Piotrówku jest poświęcony właśnie tym historycznym wydarzeniom, jak również poległym żołnierzom w wojnie obronnej 1939 oraz żołnierzom Armii Podziemnej AK i BH. Wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik odbyło się 3 maja 1989 roku, a odsłonięcie i poświęcenie rok później, 3 maja 1990 roku. Organizatorem budowy wieloczłonowego pomnika w Piotrówku był Zarząd Środowiska 15 Pułku Piechoty Wilków przy wsparciu władz gminy Trojanów oraz społeczeństwa Piotrówka i okolic, a także koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach. Drugim pomnikiem jest głaz ustawiony na cokole na polach Piotrówka, tuż przy szosie Trojanów-Rzyczyn, niedaleko miejsca, gdzie 24 czerwca 1946 roku poległ major Marian Bernaciak, Orlik, dowódca oddziału partyzanckiego 15 Pułku Piechoty Wilków. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika głazu i tablicy odbyło się 25 czerwca 1995 roku. W dniu 30 czerwca 1996 roku uroczystą mszą świętą polową odprawioną przez księdza proboszcza Jana Romaniuka i apelem poległych pragniemy uczcić 50. rocznicę tragicznej śmierci wspaniałego człowieka, dowódcy majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik. Głównym organizatorem budowy pomnika głazu jest zarząd koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach przy wydatnej pomocy zarządu środowiska 15. Pułku Piechoty Wilków, władz gminy Trojanów i społeczeństwa. Obydwa pomniki w Piotrówku zaprojektował żołnierz oddziału partyzanckiego Zagończyka i Orlika, a później dowódca grupy dywersyjnej WIN, architekt, magister inżynier Czesław Szlendak, pseudonim Max. Marian Bernaciak urodził się 17 marca 1917 roku w Zalesiu koło Ryk z ojca Michała i matki Marianny z domu Bliźniak. Ojciec miał mały kawałek ziemi i dodatkowo zajmował się rymarstwem. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rykach, a następnie gimnazjum imienia Adama Czartoryskiego w Puławach, odbył służbę wojskową w szkole podchorążych w Zambrowie. 1 września 1939 roku Marian stawił się zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym do hełma. Otrzymał nominację na podporucznika i rozpoczął długą drogę do niepodległej Polski. Walczył z Niemcami na południowej Lubelszczyźnie, a od 17 września walczył z najeźdźcą sowieckim. Po dramatycznej obronie Włodzimierza Wołyńskiego przez Armią Czerwoną dostał się do sowieckiej niewoli. Wieziony do obozu, prawdopodobnie do Kozielska, ucieka wraz z kilkoma innymi oficerami z transportu już z terytorium radzieckiego i wrócił do rodzinnego Zalesia, aby rozpocząć nowy rozdział życia poświęcony walce z dwoma okupantami o wolną i niepodległą Polskę. Rozkaz organizacyjny otrzymał on z rąk porucznika Zygmunta Żyłki, pseudonim Żelnia, zawodowego oficera 15 Pułku Piechoty Wilków, który przed wybuchem wojny 1939 roku stacjonował w Dęblinie, a po zakończeniu działań wojennych porucznik Żebrach był do 1942 roku komendantem obwodu garwolińskiego. Podporucznik Marian Bernaciak przyjął pseudonim Dymek i z miejsca przystąpił do stawiania pierwszych kroków konspiracyjnej organizacji wojskowej ZWZ AK w Rykach i okolicach. Otworzył księgarnię przy ulicy Szkolnej w Rykach i wraz z młodszym bratem Lucjanem prowadził sprzedaż podręczników szkolnych, zeszytów i różnych przyborów szkolnych. Księgarnia była tylko przykrywką w jego pracy konspiracyjnej. Mieścił się tu punkt kontaktowy, skąd wychodziły polecenia i rozkazy. Pierwszą ich działalnością było organizowanie punktów łączności, powielanie i kolportaż ulotek i prasy konspiracyjnej. Także organizowanie sieci placówek, zbieranie broni, głównie z pobojowisk ostatnich walk generała Kleberga.
tylu latach, 50 lat. Lutek, wobec tego wszystkiego, prawda, za zasłużenie, za to wszystko, ja postanowiliśmy całą organizacją i całym sercem dać tobie zasługę za to, dyplom uznania 50-lecia. I w związku z tym, to jest... Nie, pan może wszyscy płacą. Proszę, tak się to tą kopertkę poproszę. Tak, proszę. We wrześniu 1943 roku Dymek został zdekonspirowany przez gestapo. Poszedł wraz z ludźmi grupy dywersyjnej do lasu, tworząc zalążek oddziału partyzanckiego, który w krótkim czasie rozrósł się do kompanii. Był to znany oddział partyzancki 1. 15. Pułku Piechoty Wilków AK, działający w obwodzie Puławy. Dymek zmienia swój pseudonim i od tej pory znany był pod pseudonimem Orlik, jako dowódca oddziału partyzanckiego. Działalność zbrojna 15. Pułku Piechoty Wilków AK pod dowództwem Orlika znana jest powszechnie. W końcu lipca 1944 roku, z uwagi na trudności w porozumieniu się z dowództwem sowieckim co do dalszej walki z Niemcami, oddział Orlika został rozwiązany. W tym czasie oddział liczył około 280 ludzi. Zaczęły się aresztowania żołnierzy AK przez NKWD, MO i UB. Zamykano ich w więzieniach, wysyłano do sąsiednich łagrów, wielu zabijano na miejscu. Ci, którym dopisało szczęście, ukrywali się w terenie u zaprzyjaźnionych mieszkańców. Po odejściu frontu z Nadwisły na zachód Orlik odtworzył oddział, aby dać schronienie swym partyzantom i bronić ludność przed rabunkiem i gwałtami NKWD i UB. Pierwsze walki rozpoczęły się już w kwietniu 1945 roku, tym razem z innym agresorem. Wkrótce jego zgrupowanie partyzanckie stanowiło poważną siłę i zyskało szeroki rozgłos wieloma brawurowo wykonywanymi akcjami bojowymi. Teraz, na którym działał Orlik, był gęsto nasycony wojskiem. Łącznie z batalionami Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego KBW było go tam ponad dwie dywizje podzielone na mniejsze grupy operacyjne. Jedną z takich grup stanowili saperzy z 1. Dywizji Pancernej z Dęblina, którzy zostali skierowani do wsi Więcków, koło Piotrówka, około 1 kilometra. Orlik wracał z odprawy sztabu inspektoratu, która odbyła się w Rzeczynie koło Dęblina. Gdy ciągnący furmankę koń zgubił podkowę i zaczął kuleć, postanowił wstąpić do kuźni w Piotrówku. W samo południe otoczyli ich saperzy powiadomieni przez konfidenta, którzy kwaterowali około 1 kilometra w Więckowie. Zaskoczenie było tak szybkie, że nie było mowy o zorganizowaniu obrony. Tym bardziej, że część ludzi udała się koniem do kowala. Orlik mimo tak dużej przewagi przejął walkę, ostrzeliwując się, wycofał się w kierunku lasu. Był już niedaleko Zagajnika, kiedy został dwukrotnie trafiony z RKM-u przez MO Strojanowa, która również brała udział w pościgu. Ranny nie mógł kontynuować ucieczki. Sam strzałem z pistoletu w głowę odebrał sobie życie. Wraz z innymi poległ jego żołnierz pseudonim Ogarek, który dzielnie go osłaniał. Orlik miał wtedy zaledwie 29 lat. W dniu, w którym zginął, był zwierzchnikiem zgrupowania wszystkich oddziałów partyzanckich i grup dywersyjnych WIN, walczących jeszcze na terenie inspektoratu Puławy. Proszę Państwa, mam zaszczyt prowadzić dzisiejszą uroczystość zorganizowaną przez koło RYKI Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zarząd Środowiska Żołnierzy 15. Pułku Piechoty Wilków z udziałem bardzo tutaj zaangażowanego kolegi z Garwolina. Proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie. Patrzcie sztandarowe na moją komendę! Patrzcie! Sztandarami salut!
Poszli sztandarowe. Poszli! Sztandary do nogi. Poszli! Proszę pana przewodniczącego Rady Gminy Trojanów, pana Mirosława Szpadzika, o otwarcie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. Jest to drugi raz wielka przyjemność dla Rady, którą reprezentuję, że mogę uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości. Drodzy Państwo, 50 lat temu tu na polach Piotrówka poległ bohaterski dowódca, major Marian Bernaciak, pseudonim Orlik, dowódca pierwszej kompanii 15 pułku piechoty Wilków, a następnie w okresie późniejszym dowódca Winów w obwodzie Puławy. Poległy miał zaledwie 29 lat. My tutaj mieszkańcy, którzy mieszkamy od wieków na tej ziemi, jesteśmy bardzo związani z tym terenem. Jest to, można powiedzieć, dla nas mała ojczyzna. Tak się składa, że bliskość serca Polski, czyli Warszawy, zawsze miała decydujący wpływ na losy kraju i nasze losy. Tutaj w czasie powstań narodowych operowało wiele oddziałów powstańczych. Tutaj następował werbunek ochotników, dostawały wsparcie w postaci wyżywienia, noclegu i chronienia rannych. Oddziały przybywały z terenu Lubelszczyzny, z terenu Podlasia i dochodziło do wielu potyczek. Nie sposób jest wymienić wszystkich. Pragnę wspomnieć o powstaniu styczniowym i potyczce, która miała miejsce również w miesiącu czerwcu, dokładnie 10 czerwca 1863 roku pod Kortnicą. Zginęło wtedy 27 powstańców, którzy są pochowani na cmentarzu parafialnym w Kortnicy. Wielu odniosło rany. Świadczy to, że już wtedy i wcześniej również krew nasączała naszą ziemię. Jeśli chodzi o okres późniejszy, okres I wojny światowej, na tym terenie operowały wojska wszystkich trzech zaborców, pozostawiając zniszczenie, zgliszcza i śmierć. W tym czasie również na tym terenie i terenie przyległym organizowały się pobórki Polskiej Organizacji Wojskowej. Wiemy dobrze, że takie były i na terenie naszej gminy. Pełowiacy zapisali piękną kartę, wstępując później w szeregi Wojska Polskiego pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego. W okresie późniejszym zasiedlali ziemię na Kresach, na terenie Wileńszczyzny, Nowogródczyzny i tam później, kiedy nastąpiła agresja ze strony Armii Czerwonej w dniu 17 września 1939 roku, byli jako pierwsi rozstrzeliwani i włożeni na Sybir. Tutaj również przez te tereny w 1920 roku odpierano nawałę bolszewicko z rejonu rzeki Wieprz, Dęblina, Puław, przez Ryki w kierunku na Kołbiel i Mińsk Mazowiecki, a następnie łukiem okrążającym nasze wojska gromiły przyczółki bolszewickie, by zadać ostateczny cios w tzw. Bitwie Warszawskiej, która dzisiaj przez wielu historyków jest zaliczana do jednej z 20 najważniejszych bitew. Wtedy myśmy obronili Europę przed tym, co nas spotkało po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiaj musimy czekać w przedsionku, żeby Europa nas zechciała przyjąć do swojej rodziny. Jeśli chodzi o wojnę obronną 1939 roku, była ona straszna. Chodzi o zniszczenia materialne i ludzkie. W odpowiedzi na terror okupanta powstał ruch oporu. Jest faktem oczywistym, że organizacją najliczniejszą, najbardziej zorganizowaną i właśnie najlepiej, co można powiedzieć, że jest ewenementem w skali świata i Europy, była Armia Krajowa. Warto również wspomnieć, że na naszym terenie też istniały bataliony chłopskie. Wiązało się to po prostu z rozwiniętym PSL-em. Tu w tym okresie, ze względu na
ciągi komunikacyjne, które biegną w kierunku Warszawa-Lublin, zarówno mam na myśli linię kolejową, jak i szosę, dochodziło do wielu potyczek. Były atakowane konwoje niemieckie, zarówno na szosie, jak i linii kolejowej. Warto wymienić, że miało to miejsce pomiędzy Trojanowem a Kortnicą, pod Paprotnią, jak również pod Babicami, gdzie też jest upamiętnione pomnikiem. Tak się składa, że praktycznie z każdej miejscowości ktoś poniósł jakieś ofiary. Wiele ludzi ginęło w walce bezpośredniej, jak również później, czy w katowniach Gestapo, czy w katowniach UB, a bardzo wielu dzieliło smutny los przez wywózkę na Syberię. Myślę, że to miejsce jest miejscem szczególnym, jeśli chodzi o Piotrówkę. Jest szczególnym dla nas żyjących i myślę, że takim miejscem pozostanie dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu gospodarzy gminy, Zarządu Środowiska 15 Pułku Piechoty Wilków oraz Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach pragnę serdecznie powitać. Witam serdecznie księdza proboszcza parafii Brzeziny, Jana Romaniuka. Witam serdecznie wszystkie poczty sztandarowe. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Witam serdecznie wszystkich kolegów kombatantów. Jak również witam serdecznie przybyłe społeczeństwo mimo nie najlepszej pogody, która po raz drugi jest taka jak dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego, wiceprzewodniczącego zarządu środowiska 15 Pułku Piechoty Wilków, pana Ryszarda Wodarczyka, o wygłoszenie rekwiratu okolicznościowego. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mija pół wieku od tragicznych wydarzeń drugiej połowy lat 40., czasu, kiedy po straszliwej okupacji niemieckiej na skutek zmowy wielkich mocarstw Polska znalazła się ponownie pod rządami totalitaryzmu, tym razem czerwonego. Należy przypomnieć, że przez cały czas wojny istniało podziemne państwo polskie z rządem na migracji. Była cywilna administracja i sądy. Było legalne wojsko, Armia Krajowa. Wprowadzony po wejściu do Polski wojsk sowieckich komunistyczny reżim nie uwzględniał istnienia niezależnego i demokratycznego państwa. Armia Krajowa stała się główną przeszkodą na drodze realizacji planów Stalina. Wprowadzony został bezwzględny terror zmierzający do fizycznego zniszczenia całej patriotycznej części społeczeństwa polskiego. Dzisiaj wiele już na ten temat powiedziano. Przypomnieć jednak należy, że na skutek ogromnych strat poniesionych przez Polskę w czasie wojny oraz tragicznej sytuacji politycznej, w jakiej znaleźliśmy się po Jałcie, władze polskie w Londynie i przywódcy podziemia w kraju długo łudzili się, że będzie można znaleźć jakiekolwiek porozumienie z tak zwaną władzą Polski lubelskiej. Wymownym tego przykładem było zgłoszenie się na rozmowy 16 przywódców podziemia, których podstępnie wywieziono na proces do Moskwy. W miejsce uprzednio rozwiązanej rozkazem generała Okulskiego Armii Krajowej powstała nowa organizacja Delegatura Sił Zbrojnych, a potem Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które zakładały włączenie się w odbudowę kraju po zniszczeniach wojennych.
Jednakże plany sowieckie już od 1939 roku były inne. Stosowano różne metody, w tym syberyjską wersję eksterminacji narodu polskiego. W tej sytuacji formy walki w postaci zbrojnego oporu zostały nam narzucone jako doraźny sposób samoobrony. Hańbą natomiast było i jest, że znalazły się szeregi takich, którzy sprzedali się nowemu okupantowi za korzyści materialne, socjalne, awanse czy satysfakcję sprawowania władzy. To z nich właśnie rekrutował się aparat bezpieczeństwa i aktywiści partyjni. Byli to dawni członkowie KPP i późniejsi AL-owcy, ale i nie tylko. Wielu z nich po dziesiątkach lat, pomimo bankructwa idei komunizmu, nie chce się przyznać do swoich błędów. Stara się uniknąć odpowiedzialności, choćby moralnej, głosząc uparcie i spinie w tamtym czasie wojny domowej. Obecnie wykonują usilne starania, aby za swoją dawną kolaborację zachować uprawnienia kombatanckie. Przedstawiona poprzednio sytuacja była powodem, że rozwiązane w 1944 roku oddziały po wielu staraniach, stratach spowodowanych aresztowaniami ponownie rozpoczęły swoją działalność wiosną 1945 roku. Miało to miejsce w wielu województwach, również w Lubelskach. W inspektoracie Puławy zastępcą nowego inspektora Piotra Igraczaka, pseudonim Just, został Marian Bernaciak, znany pod pseudonimem Orlik. Był oficerem rezerwy, uczestnikiem kampanii wrześniowej, który po ucieczce z niewoli sowieckiej wrócił w rodzinne strony i rozpoczął organizowanie konspiracji antyniemieckiej. Został komendantem placówki w Rykach, a jesienią 1943 roku otrzymał nominację na dowódcę oddziału partyzanckiego pod obwodu A. Oddział wykonał wiele akcji i stoczył kilka walk z Niemcami. Orlik był w tym czasie cenionym dowódcą i zdolnym organizatorem. Cieszył się dużym autorytetem. Mimo że po wejściu Rosjan nie opuścił tego terenu, udało mu się uniknąć aresztowania. Zostaje następnie dowódcą nowego oddziału, a z kolei zgrupowania wszystkich oddziałów inspektoratu obejmującego trzy obwody. To jest Garwoliński, Puławski i Kraśnicki. Łączne siły podziemia od września 1945 roku w strukturach WiN-u, którymi kierował Orlik, liczyły prawie 1000 ludzi. Działalność oddziałów partyzanckich i drużyn dywersyjnych w terenie miała różne formy. Rozwijano więzienia i areszty, uwalniając więźniów. Likwidowano posterunki milicji i urzędów bezpieczeństwa, karząc oprawców z UB. Walczono z plagą bandytyzmu. Chroniono wielu żołnierzy AK, zaopatrując ich w odpowiednie dokumenty. Zajmowano się również działalnością informacyjną. Skutki tych działań były dla władz reżimowych dotkliwe. Wykazywały, że społeczeństwo polskie nie przyjmuje narzuconego siłą systemu, ale mimo wielu poświęceń i ofiar, przy rażącej dysproporcji środków, walka ta nie mogła być wygrana. 24 maja 1946 roku tu w Piotrówku zginął Orlik. Jak było powiedziane na wstępie, miał wówczas 29 lat. Ile znaczył tym, co robił, świadczyć może zachowanie się aparatu bezpieczeństwa po jego śmierci. Świętowanie nie miało końca. Prasa centralna zamieściła artykuły: krwawy Orlik zabity. Rozpoczęło się tworzenie czarnej legendy, która urabiana przez długie lata był w niej zwykłym bandytą, który, cytuję fragment wypowiedzi, osobiście nie gardził również zwykłym rabunkiem. Zachowała się również inna opinia, przekazana przez ludzi, którzy go znali, nie tylko z podziemia, ale zwykłych
mieszkańców wsi i miasteczek. W latach 60. zapytany przeze mnie w autobusie na trasie Warszawa-Ryki przygodny młody pasażer, czy słyszał coś o takim bandycie Orliku, odpowiedział, że to określenie jest fałszywe. Walka o przywrócenie dobrego imienia, o zasłużone chwalebne miejsce w historii nie była łatwa. Oficjalna propaganda uprawiana przez lata robiła swoje. Dlatego każda próba pokazania prawdy była cenna i warto to dzisiaj przypomnieć. Na cmentarzu w Rykach, na grobowcu rodzinnym Bernaciaków, to było w latach 70., zamieszczono imię i funkcję Orlika. Brat jego był wzywany wtedy za to do Urzędu Bezpieczeństwa. Jesienią 1981 roku w gazecie Słowo Powszechne ukazał się pierwszy artykuł podejmujący próbę rehabilitacji, który wywołał ze strony władz protestu. W latach 80. podczas uroczystości, dorocznych uroczystości 15 Pułku Piechoty w Wilku w Dęblinie, Orlik był wymieniany jako dowódca oddziału partyzanckiego. W tym okresie w kościele w Rykach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom Orlika. Tu w Piotrówku, w miejscu, gdzie zginął, ustawiono krzyż, a następnie tablicę. Dopiero upadek PRL umożliwił wystawienie w 1993 roku pomnika żołnierzom AK i WIN w Rykach, a w roku ubiegłym w Piotrówku. Znaczącym faktem jest zlokalizowanie na cmentarzu Grudnowskim miejsca pochówku ciała Orlika na terenie nieistniejącej już dzisiaj kwatery 45N. Od 1990 roku stoi tam krzyż, a Społeczny Komitet Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego czyni starania, aby na zbiorowej mogile pomordowanych żołnierzy AK, WIN i NSZ postawić pomnik. W tym roku, w 50. rocznicę śmierci Orlika, działalność jego doczekała się uhonorowania w postaci książki redaktora Ślaskiego zatytułowanej Żołnierze Wyklęci. Tak się składa, że ta książka tutaj leży. Ja pozwolę sobie podnieść do góry i pokazać. Jest to wspaniały pomnik, który przyczyni się do przywrócenia należytej chwały Orlikowi, a również przedstawionym w niej wielu dowódcom zbrojnego podziemia, jak Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka, Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, Jerzy Jaskulski, pseudonim Zagończy, Zdzisław Broński, pseudonim Uskok, Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, Antoni Heda, pseudonim Szary, Władysław Łukasiak, pseudonim Młot i inni. Z tej grupy tylko jeden Antoni Heda przeżył. W łańcuchu zdarzeń historycznych, które decydowały o losach kraju, o kształcie obecnej Polski, jest również ogniwo tragicznych zmagań tamtego pokolenia. Chciałem, proszę Państwa, jeszcze tutaj taki komunikat przedstawić. W dniu 17 sierpnia w Kułtusku zostanie odsłonięta na budynku ratusza tablica pamiątkowa poświęcona wyzwoleniu tego miasta w czasie nawałów bolszewickiej 1920 roku przez nasz 15 Pułk Piechoty Wilków. Tablica została ufundowana staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz zarządu środowiska 15 Pułku Piechoty Wilków. Żołnierz Orlika, tak się składa, kolega Czajkowski, prezes okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK, jest współorganizatorem i zaprasza wszystkich do wzięcia udziału. Tych, którzy oczywiście mogą tam się znaleźć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu Włodarczykowi za wygłoszenie referatu okolicznościowego. Bardzo proszę przewielebnego księdza proboszcza o odprawienie mszy świętej. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem na początku tej mszy świętej wyrazić swoją wdzięczność organizatorom tej uroczystości za zaproszenie mnie do odprawienia mszy świętej i za to, że przy tej uroczystości jest msza święta, tak jak w oddziałach partyzanckich byli księża kapelani, tak jak tutaj w rocznicę konstytucji ksiądz kapelan z księdzem proboszczem ze Stężycy odprawiali mszę świętą. Tak dzisiaj, kiedy pragniemy uczcić 50. rocznicę śmierci wielkiego patrioty, wielkiego dowódcy Orlika, kiedy chcemy uczcić jego śmierć, kiedy chcemy wspomnieć wobec Boga tę śmierć, kiedy chcemy złożyć ten daninę krwi, nie tylko jego, ale również jego żołnierzy, z jego oddziału, z jego zgrupowania. Chcemy złożyć w tej mszy świętej ofiarę życia wszystkich, którzy zginęli w obronie ojczyzny i w obronie prawdziwej Polski z rąk swoich rodaków, z rąk polskich żołnierzy. Chcemy uczcić ten mord popełniony na Orliku i chcemy prosić Ojca Niebios, aby tym, którzy zginęli, którzy zostali zamordowani, przebaczył grzechy, bo każdy z nas jest człowiekiem i kiedy staje wobec Boga, zdaję sprawę ze swojego życia. W tej mszy świętej pragnę włączyć również wszystkich żyjących, żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich, szczególnie obecnych na tej mszy świętej, abyśmy mogli godnie złożyć wobec Boga tę najświętszą ofiarę. Przeprośmy za nasze grzechy i zaniedbania. Drodzy kombatanci, drodzy bracia i siostry, bo tak jako chrześcijanie
możemy zwracać się do siebie. Bardzo dobrze, że przychodzimy tutaj co roku, a nawet kilka razy w roku. Tak się złożyło. W ubiegłym roku poświęcaliśmy pomnik upamiętniający miejsce mordu popełnionego na Orliku. W tym roku przypada taka bardzo okrągła 50. rocznica jego śmierci. W tym roku również 24 czerwca, bo tego dnia zginął Orlik, przypadało, podobnie jak w 1946 roku, w poniedziałek. Pozwólcie, że na początku, w oparciu o przekaz książkowy, przypomnę to wydarzenie sprzed 50 lat, bo dla nas jest to rzeczywiście historia, którą poznajemy i dzięki Bogu, że dzisiaj możemy poznawać prawdziwą historię z książek, które już dzisiaj mogą być wydawane w naszym kraju. Był poniedziałek 46 roku, 24 czerwca, południe. Drogą prowadzącą od Rzeczyna wolno posuwała się furmanka, na której siedziało czterech mężczyzn. Dwóch szło obok niej, koń wyraźnie kulał. Na skraju wsi Piotrówek skręcił w stronę kuźni stojącej przy rozwidleniu dróg do Trojanowa i do Więckowa. Wyglądający na drogę kowal spostrzegł, że furmanka zmierza ku jego zabudowaniom. Zatrzymała się w obejściu, dwóch mężczyzn wyprzęgło konia i prowadziło go do kuźni, oddalonej nieco od domu. Mieli buty z cholewami, wojskowe bryczesy. U jednego z nich kowal zauważył przytroczoną do pasa kaburę z pistoletem. Okazało się, że koniowi odpadła podkowa. Kowal, poganiany przez przybyszów, zaczął szykować się do pracy. Im się spieszyło, jemu nie. Wykorzystując chwilę nieuwagi tamtych, przywołał kręcącą się przed kuźnią córkę i szepnął jej kilka słów. Dziewczyna wsiadła na rower i ruszyła do wsi, do sołtysa. Nawet tego nie spostrzegli. Myśląc o sporej nagrodzie pieniężnej, jaką za takie informacje obiecali, nie wahał się ani chwili. Córkę wysłał rowerem do żołnierzy, którzy w związku z nadchodzącym referendum od kilku dni kwaterowali w Więckowie. Synowi polecił pobiec do Trojanowa, do komendanta tamtejszego posterunku milicji obywatelskiej. Opowiada uczestnik, jeden z tych żołnierzy, którzy byli właśnie tutaj razem z Orlikiem w dniu jego śmierci. Nieżyjący już, zmarły przed 2 laty, Kazimierz Piskała, pseudonim Kotek, rodem z Bobrownik. Od strony lasu Rzeczyn zauważyliśmy nadchodzące wojsko. KBW, UB. Oddałem w kierunku ich kilka strzałów. Strzelali również Grom i Mundek. Komendant Orlik i Ogarek wycofywali się w stronę Trojanowa. W tym momencie Ogarek został zabity. Orlik biegł dalej w stronę lasu Trojanów. Nie dobiegł. Bili do niego z dwóch stron. Saperzy od kuźni, milicjanci z lasu, na skraju którego ustawili sowiecki ręczny karabin maszynowy Dziegciarewa. Można sądzić, że właśnie wtedy odezwał się ten RKM. Orlik nie miał szans. Mimo to biegł nadal. Był w półwojskowej kurtce, zielonych bryczesach, butach oficerskich.
Trafili go dwoma pociskami z RKM-u. Jeden przestrzelił mu nogę koło kolana, drugi lewe ramię, przebiegł jeszcze kilkanaście metrów, zatoczył się, upadł, z trzymanego w ręku pistoletu strzelił sobie pod brodę. Było to tuż przed ścianą Młodego Lasu, koło samotnie stojącej wieżby. Czy zaszumiała wtedy żalem, co serce rwie jakiejś siostrzyczce ze znanej partyzanckiej pieśni. Stoimy tutaj, w tym nieodległym od tego miejsca. 50 lat później. Nie ma kuźni, nie ma Kowala i jego rodziny, bo po śmierci Orlika zabrali ich funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i umieścili w swym hotelu na Pradze. Nie odważyli się wrócić i nie znamy ich dalszych losów. Zwłoki Orlika przewieziono do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na Pradze. Mimo że funkcjonariusze UB mieli wątpliwości, że zginął Orlik, na polecenie swych, nie mieli wątpliwości, ale na polecenie swych przełożonych musieli to potwierdzić. Szukali po różnych więzieniach ludzi, którzy go znali i którzy potwierdzali, że rzeczywiście jest to Orlik. Pragnę przypomnieć, to ten książkowy opis tego wydarzenia sprzed 50 lat, bo może nawet dla tutaj zgromadzonych nie jest to wydarzenie dokładnie znane. Przychodzimy dzisiaj po 50 latach, aby oddać hołd Orlikowi, aby oddać hołd jego żołnierzom, aby uczcić tych, którzy przeżyli lata okupacji i jeszcze chyba trudniejsze lata powojenne, czasy tak bardzo trudne, kiedy trzeba było być, jak to nazwał pan Ślaski, żołnierzem wyklętym, kiedy nie można było założyć opaski biało-czerwonej z napisem AK, kiedy było się nazywanym bandytą, kiedy było się wrogiem ludu, wrogiem państwa ludowego, a może trzeba było być w więzieniu, a może trzeba było wiele się wyrzec, wiele się wycierpieć. Pragniemy dzisiaj, w tę 50. rocznicę śmierci Orlika, oddać zmarłym i wam żyjącym, którzy, z których szeregu każdego roku niemal wykrusza się ktoś, bo lata przecież od wojny coraz bardziej odległe. Armia Krajowa. Mija 54 lata od utworzenia Armii Krajowej. Jakże wiele polskich spraw Armia Krajowa jest znakiem. W 1991 roku, 52. rocznicę powołania przez generała Michała Tokarzewskiego Karaszewicza organizacji konspiracyjnej polityczno-wojskowej Służby Zwycięstwu Polski, a od niej poprzez Związek Walki Zbrojnej prowadziła droga do Armii Krajowej, w murach Katedry Polowej biskup Polowy odprawiał mszę świętą za duszę bohaterskich komendantów Armii Krajowej, generałów Stefana Roweckiego Grota i Leopolda Okulickiego Niedźwiadka. I wówczas na Powązkąski cmentarz
odprowadzano dwie urny zawierające może zmieszane z ich prochami grudy ziemi z miejsc, w którym przekroczyli próg wieczności. Z Sachsenhausen i z moskiewskiej Łubianki. Orlik też nie ma swojego grobu, bo jego ciało zostało tam w Warszawie na cmentarzu Brudnowskim zakopane, wrzucone w tym miejscu, gdzie ubecy grzebali ofiary swoich mordów w więzieniach. Potem w tym miejscu był szalet miejski, a potem w tym miejscu zrobiono wyasfaltowaną drogę. I tylko dzięki pamięci, upominaniu się kombatantów w tym miejscu i dzisiaj stoi krzyż taki jak tutaj, krzyż brzozowy. Bo wielu nie ma swoich grobów, bo wielu zostało tak przydeptanych, tak podeptanych, jak Orlik, jak pastwiono się również nad jego ciałem. W tamtym wspaniałym pogrzebie powstająca ku wolności Rzeczypospolita oddawała hołd pomordowanym generałom, jak i wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, której oni byli komendantami. Armii Krajowej, która, jak wspomniał na początku w swoim referacie, była w czasie okupacji świadectwem, że państwo polskie istnieje, że funkcjonuje jego prawowity konstytucyjny rząd. Pisał poeta tamtego czasu: moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy. Nurt nieśmiertelny, co we krwi się łączy i każe sercu taką moc natężyć, że wbrew rozumom musimy zwyciężyć. Wasza służba, żołnierze Armii Krajowej, musimy mówić teraz o tym głośno, bo przyszedł czas, kiedy rozwiązano nam usta. Przyszedł czas, kiedy możemy was uczcić. Was, którzy jeszcze jesteście z nami, którzy jeszcze żyjecie. Wasza służba była właśnie takim natężeniem serc, takim nurtem nieśmiertelnym. To dzięki wam, żołnierze Armii Krajowej, w tych ciemnych latach zniewolenia, pogardy, zbrodni popełnionych na naszym narodzie w imię obłąkanych ideologii wstawała ojczyzna, którą z mapy Europy starała się zedrzeć zmowa dwóch sąsiadów. Gdzież was nie było, żołnierze Armii Krajowej? Szumiały wam świętokrzyskie jodły piosenkę w oddziałach ponurego. Za każdy kamień twój, stolico, dawaliście krew w dniach powstania warszawskiego. Przemierzaliście w patrolach wachlarza odległe kresy pierwszej Rzeczypospolitej. Budowaliście brawurowymi akcjami legendę Kedywu. Spalaliście się w pracy wywiadowczej, służbie szkoleniowej. Oddawaliście życie na wschodzie Polski podczas akcji Burza. Błogosławiony, kto ufność pokłada w Bogu. Nie wiedzieliście, że polityczne losy tej części Europy rozstrzygnęły się w gabinetach sojuszniczych potęg, że nasz kraj przydzielono do strefy wpływów wschodniego sąsiada, który w 1939 roku wziął udział w czwartym rozbiorze Polski. Akt pierwszy
nowego dramatu, was, żołnierzy Armii Krajowej, nastąpił podczas akcji Burza. Sojusznicy z antyhitlerowskiej koalicji rozbijali nasze oddziały. Ocalałych wywozili do łagrów na wieloletnią drękę, na zatracenie. Akt drugi tego dramatu to powstanie warszawskie. Samotny bój stołecznego miasta, śmierć tysięcy. I wreszcie akt trzeci dramatu to rozwiązanie Armii Krajowej. Wolności i niepodległości kraju nie obroniliście. Weszli tu obcy ludzie zaprowadzać nowy, niechciany przez naród porządek. Całości Rzeczypospolitej nie uchroniliście, bo groby waszych braci na Rossie, w Surkątach, Przebrażu, Lwowie i tylu innych miejscach znalazły się poza nowymi granicami ojczyzny. Więc co? Ponieśliście klęskę? Więc zło i brutalna siła zatriumfowały? A może właśnie na dnie popiołu klęski leżał ów norwidowski diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? Może właśnie tak przez pozorną klęskę dalej wypełniło się wstawanie ojczyzny? Bóg pisze dzieje świata często na liniach krzywych. Daję wam ostatni rozkaz, pisał do was 19 stycznia 45 roku w dniu rozwiązania Armii Krajowej generał Niedźwiadek. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. I wy ten rozkaz staraliście się wypełnić. Mimo tego, że przyszedł na was zły czas, ale przecież naród nigdy nie pogodził się i nie uległ narzuconej mu ideologii i totalitaryzmowi, powie po latach nasz papież Jan Paweł II. To w pierwszym rzędzie wy, ludzie Armii Krajowej, tej ideologii nie chcieliście ulec. Mimo że przez wasze pokolenie przeszedł walec historii, walczyliście dalej z bronią w ręku w leśnych oddziałach antykomunistycznego podziemia. I takie podziemie tworzył tutaj Orlik. Przygarnął swoich żołnierzy, bo szedł czas zemsty, aby dalej z bronią w ręku walczyli o prawdziwą ojczyznę, o prawdziwą Polskę. Walczyliście dalej po akowskiej niepodległościowej konspiracji. Poszliście dalej do więzień, do sowieckich obozów. Przed długi lata byliście obywatelami drugiej kategorii we własnej ojczyźnie, która stała się wam często macochą. Tak, drodzy bracia i siostry, chcemy to dzisiaj głośno mówić, bo chylimy przed wami nasze głowy z szacunkiem i z wdzięcznością. Chylimy przed wami nasze głowy. Przychylimy głowy przed bohaterskim Orlikiem, przed jego żołnierzami, przed wami, którym udało się przejść przez lata cierpień i dzisiaj dawać świadectwo. Moi drodzy, te lata wojny, lata powojenne, to takie trudne lata. Dla jednych był to czas wielkiego bohaterstwa, dla innych był to czas wielkiej zdrady narodowej.
zaparcia się swojej ojczyzny i sprzedawania siebie nawzajem. Dla jednych, dla innych był to również czas walki z własnymi rodakami, którzy przez lata wojny przeszli w oddziałach partyzanckich. Ale moi drodzy, nie dziwimy się temu, że tak było, bo taka była ideologia. Ostatni numer Gościa Niedzielnego, na tytułowej stronie są takie słowa jako cytat. Lenin uczył nas, że każdy członek partii powinien być agentem czeki, to znaczy patrzeć i donosić. Jeżeli przez coś cierpimy, to nie przez donosicielstwo, ale przez brak donosu. Uczył nas Lenin, że każdy członek partii powinien być agentem czeki, to znaczy patrzeć i donosić. Może, moi drodzy, ktoś z was oglądał w tym tygodniu, późno porą, telewizja nasza przedstawiała ukraiński film zatytułowany Za ślubiny ze śmiercią. Szkoda, że ten film był o północy. Tam, w tym filmie, ukazuje się, w jaki sposób przygotowywano młodych ludzi do tego, aby byli agentami NKWD. I młody człowiek, zanim stał się NKWD-zistą, musiał najpierw wydać swojego brata i swojego ojca. I ten młody człowiek to uczynił. Poszedł i doniósł na swojego brata. Poszedł i doniósł na swojego ojca. Odzywało się w nim sumienie człowieka. Ale kiedy stanął przed ludźmi niewinnymi, wśród których był jego brat, kiedy kazano mu wydać rozkaz jemu, oficerowi NKWD, na ludziach bezbronnych, to kazał strzelać. Taki jest ten właśnie nieludzki system. Trzeba donosić, wydawać, ojca, brata trzeba zabijać, żeby uchronić ten system. I moi drodzy, niestety, wielu ludzi, tak jak i ci, co wydali Orlika, oni może i nie są winni, bo był taki system. Jeśli nie wydasz, sam zginiesz, a może damy ci nagrodę. To jest na pewno ten taki haniebny nurt w naszej historii, historii powojennej, ale może również i dzisiejszej. Ale niestety on miał miejsce. Drodzy bracia i siostry, wasza służba jeszcze nie skończona, bo ojczyzna wciąż jest w potrzebie. Chylimy przed wami głowy z szacunkiem, ale wciąż was potrzebujemy. Potrzebuje was Kościół. Potrzebują ci, którzy chcą budować nową Polskę, prawdziwą Polskę, na gruncie chrześcijaństwa. Polskę, gdzie konstytucja będzie odwoływała się do Boga jako źródła wszelkiego prawa. Polskę opartą na tradycji chrześcijańskiej. Polskę opartą na doświadczeniach wielu pokoleń. Drodzy żołnierze Armii Krajowej, kombatanci, chcemy dzisiaj, my młodzi ludzie, młode pokolenie powojenne, które znamy historię tylko z książek i te lata tylko z książek, chcemy was pytać, kto was nauczył takiej miłości do ojczyzny? Ktoś was tej miłości musiał nauczyć. Ktoś was musiał to przekonanie ugruntować, że warto dla spraw ojczyzny się trudzić, że warto oddawać dla niej
nawet to, co jest najcenniejsze. Kto was tej miłości nauczył? Na pewno był to polski dom, pielęgnujący narodowe ideały. Była to polska szkoła, ucząca patriotyzmu i szacunku dla własnego narodu. I wreszcie był to Kościół, który mówił, że to sam Bóg wkorzenia człowieka w ojczyznę i nakłada na niego obowiązki względem niej do spełnienia. Było to Wojsko Polskie, które budziło umiłowanie dla tradycji, dla polskich znaków. Przyszliśmy dzisiaj uczyć się od was takiej miłości. Przed 2 tygodniami otrzymałem telefon. Dzwonił młody człowiek, poznałem po głosie, z Puław. I pyta, proszę księdza, wiem, że w Piotrówku gdzieś tam będą uroczystości z racji 50. rocznicy śmierci Orlika. A skąd pan się dowiedział? A wpadła mi w ręce książka. Jak tam można, proszę księdza, dojechać? Bo chcę przywieźć swoją rodzinę, bo chcę tam zawieźć swoje dzieci, aby uczyli się prawdziwej historii, aby zobaczyli ludzi, którzy nie wahali się na szale położyć swojego życia dla obrony ojczyzny. Na zakończenie tej pięknej książki pan Ślaski napisał tak. Niespokoju współczesnych, zajętych swymi sprawami, pamięć o tamtym czasie nie może zakłócać. Inna epoka, inne zainteresowania, inne problemy. Ale choćby w tej śladowej formie winna w nich być obecna. Tyle żołnierze wyklęci pragną, tylko tyle i aż tyle. I my chcemy przez to nasze dzisiejsze zgromadzenie modlitewne was, wyklętych żołnierzy, uczcić. Chcemy was uszanować. Bo i niestety dzisiaj, może nawet i tutaj, są tacy ludzie, którzy mówią z przekąsem: toż to byli bandyci. Sam słyszałem, że ktoś mówił: po co ja tam pójdę? Tutaj, na to zgromadzenie, bo to przecież byli bandyci. Zobaczmy, jak głęboko w sercach i umysłach wielu ludzi to zostało wszczepione. To myślenie zostało sprofanowane. Trzeba wspomnieć, powiadał ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły do Ojca Świętego, trzeba wspomnieć, mówił słowa papieża, wszystkich pomordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy o naszej przeszłości w tym decydującym momencie dziejów. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć. I my dzisiaj przypominamy wobec Boga was, tutaj zgromadzonych. Przypominamy wobec Boga tych, którzy polegli, zamordowani z rąk okupanta, czy bardzo boleśnie, z rąk swoich, tak jak Orlik, ten, który przeszedł jako żołnierz i dowódca legenda, który będzie zawsze dla nas wzorem patriotyzmu. Nie czcimy go jako świętego, bo był człowiekiem, tak jak i my, słabym. Odprawiając mszę świętą, modlimy się dzisiaj za niego, aby mu przebaczył wszystkie grzechy i za jego miłość do ojczyzny i do Boga obdarzył go chwałą nieba.
Amen. Złóżmy. Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Uczniów sztandarowych, którzy chcą przyjąć komunię, kładą prawą rękę. Celebrans podejdzie. Nie odchodzimy od uczniów sztandarowych. Thank you.
ciało Chrystusa.
ponieważ jest to msza święta po prostu w tym czasie, kiedy w kościele jest suma, a dzisiaj nie było. I wielu parafian, którzy mieszkają tutaj, nie było w kościele, to będą po prostu zagubieni w tym tygodniu. Chciałem przypomnieć, że przypada pierwszy piątek miesiąca, w tym tygodniu spowiedź od 16:30 i pierwsza sobota. A w pierwszą sobotę w naszej parafii, pierwszą sobotę miesiąca, jest nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam wszystkich do naszego kościoła. Mamy figurę, która przywędrowała do nas też z Fatimy, Matki Bożej Fatimskiej. W pierwsze soboty gromadzimy się na wspólną modlitwę. Zapraszam wszystkich na godzinę 19:00. Na to nie będę, bo i tak zawsze długo mówię. To chciałem serdecznie podziękować całemu środowisku kombatanckiemu. Jestem zaszczycony, że co roku jestem zapraszany tutaj na mszę świętą. Jestem zaszczycony, że w tym waszym życiu w jakiś sposób uczestniczę. Chciałem podziękować jeszcze za jedno. Nie wiem, czy na to zasłużyłem, ale to od tego środowiska kombatanckiego otrzymałem aż dwa dyplomy. Jeden dyplom, który mnie uczynił honorowym członkiem, a drugi dyplom to dyplom już taki po 50. rocznicy istnienia Armii Krajowej i takie ciepłe słowa tam napisane zostały pod moim adresem za głoszenie prawdy o Armii Krajowej. Dziękuję serdecznie, jestem naprawdę zaszczycony i wszystkim się chwalę, że właśnie to środowisko tak mnie tutaj zaakceptowało, a właściwie wyróżnia. Wiadomo, że w dzieciństwie dzieci, chłopcy bawią się w partyzantów. To prawda. W wojsku byłem, jeszcze w ludowym wojsku, to było prześladowanie kościoła, bo jako kleryk zostałem zabrany do wojska i odbyłem 2 lata służby czynnej, już jako kleryk, w zasadniczą służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim w Brzegu nad Odrą, w specjalnej jednostce dla kleryków, gdzie była specjalna indoktrynacja prowadzona przez władze komunistyczne. No i tam się za karę dosłużyłem stopnia starszego szeregowca. Także jestem starszym szeregowcem rezerwy Ludowego Wojska Polskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim wam za to, że tak pięknie tutaj każdego roku tak się składa i w tym roku tutaj na początku pan przewodniczący powiedział, że deszcz. Nie wiem, to chyba tak Orlik już chce, bo wtedy tam, tutaj nie padało, przy pomniku padało. Dzisiaj też podobnie, jeszcze można wytrzymać, a zanim tam może dojdziemy, to na pewno już będzie większy deszczyk. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Przewielebny Ojcze Duchowny, w imieniu środowiska żołnierzy Armii Krajowej 15 Pułku Piechoty Wilków oraz Koła w Rykach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i wszystkich zgromadzonych tutaj kombatantów, chciałbym przewielebnemu księdzu podziękować za tą piękną mszę, za wzniosłe kazanie. Kazanie, które utwierdziło nas, że ksiądz tutaj stojący jest księdzem patriotą, naszym patriotą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję przewielebnemu księdzu. Zapłać. Proszę państwa, a teraz jeszcze drobniutkie ogłoszenia. Ksiądz pozwoli. Po odśpiewaniu Boże coś Polskę będzie uformowany pochód, który będzie przemaszeruje do pomnika. Jest to około kilometra. Poczty sztandarowe idą w zwartym szyku. Podaję szyk. Na przodzie orkiestra. Za orkiestrą żołnierze, którzy pełnią tutaj funkcję przy posterunku. Następnie poczty sztandarowe. Proszę państwa, proszę kombatantów, bardzo proszę, ażeby wszyscy elegancko, pięknie w czwórkach po wojskowemu pomaszerowali tam do tego pomnika poświęconego w ubiegłym roku. Orlika, panie komendancie, do kogóż teraz pójdziemy?
To pytanie zadawali sobie żołnierze Armii Krajowej po śmierci Orlika. Pod twoim dowództwem, do wolności i do chwały, wiódł nas będzie orzeł biały. Śpiewaliśmy ochotnie, walcząc z niemieckim okupantem. Dyshonorem było, było pozostawać poza walką o Polskę wolną, suwerenną, sprawiedliwą. Również na wszystkich frontach świata polska rogatywka była postrachem dla faszystów zniewalających różne wolne narody. I nadszedł lipiec 1944 rok. Na czołgach Armii Radzieckiej wjechali tak zwani patrioci polscy, zdrajcy, słudzy Stalina, aby wypełnić testament Dzierżyńskiego, aby zniszczyć Polskę i Polaków, aby raz na zawsze zniszczyć nas jako naród wolny. Realizowali to, co nie udało się w 1920 roku Dzierżyńskiemu. Ponieważ opuścili nas alianci z Zachodu i Amerykanie i Ameryki, sprzedali nas Stalinowi, nie było szans na zwycięstwo. Pozostali jednak żołnierze AK na łasce milionów szarańczy ze wschodu i rodzimych zdrajców, nie zawsze Polaków, byli i Żydzi. Naród był z nami i wieś, i miasta udzielały nam pomocy. Chroniły nas, płacąc za tę pomoc utratą mienia, więzieniem, a nawet życiem. Orlik gasił zapał naszych prześladowców. Oni też nie mieli spokoju. Nie szliśmy jak baranki pod nóż. Orlik był postrachem. Uderzał, gdzie najmniej spodziewali się krwawej lekcji. My mieliśmy nadzieję na przetrwanie już tylko. Na lewych dokumentach, na opuszczeniu swojego miejsca zamieszkania. Niektórym się to udało. Jednak przez dziesiątki lat szkoleni przez NKWD komuniści tropili nas wszędzie. Na ziemiach zachodnich. Specjalnie nasłani słudzy reżimu rozpoznawali nas. Polowali jak na zwierzynę. Działacze Solidarności, księża, nauczyciele poznali, choć w mniejszym stopniu, choć w mniejszym... Cieszmy się. Choć... Solidarność poznali, choć w mniejszym nasileniu, co znaczy być tropionym, śledzonym, prześladowanym. I tylko za to, że się jest Polakiem i żeby się nie uniezależnić od Moskwy, Orlik odszedł z Polski zniewolonej jako wolny. Nawet szczury w piwnicach UB w Warszawie nie ośmieliły się naruszyć jego ciała. Ogryzły jedynie bose palce stóp. Pewnie ci oprawcy ciągnęli losy o to, komu dostaną się jego oficerskie buty. Od 1939 roku do 1989, 50 lat czekaliśmy na wolną ojczyznę. Posiwiały nam włosy, przerzedziły się nasze szeregi, ale wartości, Bóg, honor, ojczyzna przekazaliśmy młodemu pokoleniu. A dziś z wielkim bólem patrzymy na los Polski. Dzieci zdrajców
i naszych prześladowców rządzą trzecią najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Przemalowali się z ZSL na PSL, z PZPR na SLD i inne i ogłupiają naród. Dobrali się do majątku, który wypracowaliśmy, żyjąc jak wyrobnicy z PRL-u. Miliony ludzi znalazło się bez pracy, bo zakłady pracy sprzedano za grosze cudzoziemcom, a pieniądze poszły do kieszeni komunistów. Obecnie usiłują wykorzenić wszelkie odwieczne wartości duchowe naszych wnuków. Disco polo, rób ta co chce ta, dziki seks, zboczenia, kłamstwo i rozbój. Oto ich oferta na przyszłość. Rodzina, religia, patriotyzm, kultura narodu to ciemnogród. Oto czego doczekaliśmy się na stare lata. Czy dobry Bóg uchroni nas przed naporem zła? Czy znajdzie się drugi Orlik i zło dobrem zwycięży? To chciałam powiedzieć jako żołnierz Orlika. Dziękujemy koleżance za wygłoszenie tego przemówienia. Koleżanka naprawdę z wielkim wzruszeniem chciała przekazać te swoje myśli. Bardzo przepraszamy, że tutaj jeszcze troszkę się to przedłużyło, no ale koleżanka była jedną z łączniczek Orlika i nie miałem sumienia, ażeby poza programem koleżanka tutaj wystąpiła. Dziękuję uprzejmie. Proszę uprzejmie teraz księdza. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy wrócili z tej uroczystości umocnieni duchowo i mądrzejsi o doświadczenia, które przekazują nam żołnierze Orlika, żołnierze Armii Krajowej. Pan z wami. Poczuj sztandarowe, poczuj, sztandarami prezentuj. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie. Paszczy sztandarowe, sztandarami prezentuj. Prosimy orkiestrę o Boże coś Polskie. Coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, co świat osłania tarczą swej opieki od nieszczęść, które wylepić omiały, że te udale za nas nie błaga. Błogosław Panie przed Twe ołtarze zanosi błaganie ojczyznę wolną, to błogosław Panie. Patrzysz, sztandarowe, patrzysz, sztandary do nogi, spocznij! Proszę.
niedaleko stąd Orlik zgiął. Ten pomnik został postawiony w ubiegłym roku ku jego czci, ku jego chwale. Porządek będzie następujący. Po odegraniu roty będzie wystąpienie. Będzie wystąpienie krótkie pana redaktora Jerzego Ślaskiego. Następnie będzie przemawiał wiceprezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin, dr docent Zbigniew Boczkowski. Następnie będzie apel poległych. Po apelu poległych nastąpi złożenie wieńców i kwiatów. Następnie przewodniczący Rady Gminnej Trojanów, pan Mirosław Szpadzik, dokona zakończenia tej uroczystości. Wszyscy w szyku zwartym przemaszerujemy tam na miejsce, gdzie skąd żeśmy wyszli. Po tym nastąpi rozwiązanie pochodu i proszę, tak jak już mówiłem, orkiestrę kombatantów na grochówkę wojskową, tudzież zapraszamy gości. Uwaga! Patrzy sztandarowe! Patrzuś! Sztandarami prezentuj! Prezentuj, nie szaluj, szaluj. Prezentuj, proszę. Proszę orkiestrę o odegranie roty. Krajowej pana docenta Zbigniewa Boczkowskiego o wystąpienie. I oto przyjdą czasy, kiedy kamienie do nas mówić będą. Tak oto na naszych oczach spełnia się wróżba. Zebraliśmy się dzisiaj przed tym pomnikiem, na którym jest napisane: major Marian Biernaciak, pseudonim Orlik, dowódca zgrupowania partyzanckiego 15 Pułku Wilków. Dlatego też nasza dzisiejsza uroczystość niech będzie wyrazem hołdu złożonemu majorowi Orlikowi za jego bohaterską walkę i za jego bohaterską śmierć, którą poniósł dla ojczyzny. Niech jednocześnie ta nasza dzisiejsza uroczystość będzie wyrazem hołdu dla tych, co jeszcze w okresie okupacji hitlerowskiej jako cisi bohaterowie Armii Krajowej oddali swoje życie. Niech będzie wyrazem hołdu dla tych żołnierzy Armii Krajowej WiN-u, którzy po okupacji hitlerowskiej zostali wywiezieni i zginęli w łagrach sowieckich. Niech będzie wyrazem hołdu złożonego tym, którzy zostali niewinnie skazani na karę śmierci przez sądy PRL-u, oparte na bezprawiu i przemocy. Niech wreszcie będzie wyrazem hołdu dla tych, którzy dostali wieloletnie więzienia za to tylko, że byli żołnierzami Armii Krajowej i WiN-u. I wreszcie złóżmy hołd tym,
którzy zostali zamordowani w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa przez rodzinnych oprawców. I ta pamięć bolesna nam mówi o tym, jak rząd PRL-u, kierowany wówczas przez Bolesława Bieruta, podziękował żołnierzom Armii Krajowej WiN za ich bohaterską walkę o niepodległość i suwerenność ojczyzny. Jeżeli my dzisiaj wracamy do lat tej przeszłości, to nie po to, żeby rozkrwawiać zabliźnione już rany, nie po to, żeby szukać i wskazywać winnych, ale przede wszystkim po to, żeby pamięć tych czasów przekazać młodzieży i przyszłym pokoleniom. Bo tylko wtedy naród jest silny duchem i ciałem, kiedy posiada ciągłość własnej historii. Naród bez historii, jak człowiek bez pamięci, zatraca swoją osobowość i taki naród ginie. Dlatego też dzisiejsza nasza uroczystość dla nas żyjących niech będzie przypomnieniem tej akcji burza, zrywu narodu polskiego w walce o niepodległą i suwerenną ojczyznę. Niech będzie również dla młodzieży symbolem odnowy ducha chrześcijańskiego, symbolem patriotyzmu, czuwania i aktywności w dalszej budowie i przebudowie niepodległej już i suwerennej ojczyzny. Majorze Orlik, chcemy ci dzisiaj powiedzieć, że twoja przelana krew nie poszła na marne, że stała się cząstką tego, że my dziś mamy niepodległą i suwerenną ojczyznę. Cześć twojej pamięci. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy pan redaktor Szlaski jest? Żołnierze Rzeczypospolitej, którzy oddaliście swe życie w obronie ojczyzny, wzywam dziś wszystkich was, znanych i nieznanych bohaterów II wojny światowej, poległych na jej frontach i w podziemnej walce, którzy zraszaliście swoją krwią ziemię polskie i pola bitewne całego świata w imię wolności i niezawisłości Rzeczpospolitej. Wzywam was, żołnierze tragicznego września 1939 roku, żołnierze redut nie do obrony, którzy nie bacząc na zmowę dwóch ościennych potęg, dzielnie stawaliście opór, krwawiąc obficie w obronie ojczyzny. Wzywam was do tego! Wzywam was, żołnierze polskich sił zbrojnych, walczący na wszystkich frontach II wojny światowej, poległych na polach bitew pod Norwikiem i Monte Cassino, pod Lenino i w szturmie berlińskim. Broniąc wroga, oddaliście swe życie, aby Polska była wolna. Wzywam was do apelu. Pojedziemy na polu chwały. Wzywam was, dzielni żołnierze Polskiej Armii Podziemnej, zgrupowania 15 Pułku Piechoty Wilków Armii Krajowej i WiN, do działów partyzanckich pod dowództwem Przepiórki Zagończyka, Hektora Turnusa, Argila i Spokojnego, którzy w dzień i w nocy nękaliście wroga, biorąc odwet za obozy, egzekucje, za zniewalanie narodu polskiego. Wy, którzy w walce z wrogiem o wolność ojczyzny oddaliście swe młode życie. Wzywam was do apelu. Wzywamy majora Mariana Bernaciaka, Orlika, dowódcę oddziału partyzanckiego 1. Kompanii 15 Pułku Piłoty Wilków Armii Krajowej oraz zastępcę inspektora i dowódcę zgrupowania Wolność i Niezawisłość WiN w obwodzie Puławy, który 50 lat temu, 24 czerwca 1946 roku, poległ na polach Piotrówka. Był nadzieją dla udręczonej ziemi puławskiej i dzielnic ościennych, który całe swoje dorosłe życie poświęcił walce o wolność i niezawisłość naszej ojczyzny. Wstań do apelu!
Wzywam dowódców i żołnierzy zgrupowania batalionów chłopskich, którzy w walce z wrogiem oddaliście swe życie za ojczyznę. Wzywam was do apelu. Wzywam was, żołnierze Polski podziemnej Armii Krajowej WiN i batalionów chłopskich zamordowanych w obozach, w sowieckich łagrach i na dalekiej Syberii, w gestapowskich i ubeckich katowniach, którzy wiernie służyliście ojczyźnie, płacąc za to poniewierko i życiem. Wzywam was do apelu. Polecie na Polsce! Wzywam was, kapłani Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy zginęliście w obozach i na polach bitew, niosąc posługę religijną walczącym żołnierzom. Wzywam was do apelu. Polegli na polu chwały. Pamięć wszystkich, którzy swe życie oddali za wolność i niepodległość naszej ojczyzny, jest zawsze żywa i trwać będzie wiecznie. Cześć ich pamięci. Marsze sztandarowe, marsze! Sztandary do nogi, spocznij!
Patrzysz, sztandarowy, patrzysz, sztandary do nogi, spocznij. Szanowni Państwo, uroczystość nasza dobiega końca. Pragnę więc w imieniu gospodarzy gminy, Zarządu Środowiska 15 Pułku Piechoty Wilków oraz Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej uroczystości, za wspólną modlitwę złożoną w hołdzie poległym w walce i pomordowanym bohaterom Polskiej Armii Podziemnej spod znaku AK, WIN, BH oraz wszystkim, którzy swoje życie oddali za wolność ojczyzny. Serdecznie dziękuję wielmożnemu księdzu proboszczowi parafii Brzeziny Janowi Romaniukowi za odprawienie religijno-patriotycznej mszy, za treść i piękne słowo wypowiedziane w języku ojczystym. Serdecznie dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom. Dziękuję wszystkim kolegom kombatantom. Jak również dziękuję społeczeństwu, które przybyło dzisiaj. Dziękuję serdecznie wojsku. Uroczystość uważam za zakończoną.